Jak mi ktoś porównuje Buczę, z całym szacunkiem dla ofiar, dla tych tysięcy Polaków, dzieci, kobiet, pomordowanych, ciętych piłami i rąbanych siekierami i mówię, a tutaj u nas zginęło, tej, jak mi ktoś się do rzezi wołyńskiej, to wie pan, jestem oburzony, mówiąc delikatnie. Z jednej strony mamy szczyt NATO, który potwierdził, że Ukraińcy dostaną kolejne pakiety pomocy militarnej, o co zresztą bardzo zabiegała Polska, ale z drugiej strony mamy kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli, 11 lipca 1943 roku, tak moment, kiedy ukraińscy nacjonaliści dokonali ludobójstwa na Polakach zamieszkujących na Wołyniu. No i wciąż krewni tych ofiar nie mogą doczekać się ekshumacji. Sądzi pan, że to będzie możliwe w najbliższych miesiącach? Na każdej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, na każdym spotkaniu w większym gronie polityków, z każdej opcji mówiłem, że to jest, że jeżeli mamy wspierać aspiracje Ukrainy, czy to do NATO, czy do Unii Europejskiej, to powinniśmy to warunkować natychmiastowym zezwoleniem na ekshumację kości naszych przodków, bo to jest jedna z podstawowych zasad kultury zachodniochrześcijańskiej, godny pochówek dla przodków. Niestety wszyscy politycy, oprócz Konfederacji, odpowiadali mi, że to nie jest ten czas, a ja uważam, że to jest jedyny czas. Ja tam jeżdżę non-stop przez 30-40 lat z pomocą humanitarną na Ukrainie, znam Ukraińców i wiem doskonale, mam wielu przyjaciół, ale też znam doskonale naturę i wiem, że jeżeli my tego czasu nie wykorzystamy, kiedy oni nas potrzebują i nie zgodzą się na tą ekshumację, to nigdy do niej nie dojdzie. Nigdy. Po prostu wiem. Co powinien zrobić prezydent Andrzej Duda, który no ma wciąż, myślę, bardzo dobre relacje z prezydentem Zełenskim? To, co mówię. Powinien postawić sprawę oczywiście na ostrzu noża? Ale nie damy wam czołgów, nie pomożemy wam rozwalać, przepraszam, ruskich tanków. Dajcie nam pochować godnie naszych przodków. Na Boga, no przecież panie redaktorze, no my nie damy wam, jak można, jak w ogóle można pomyśleć o tym, a niech sobie leży, bo teraz nie jest ten czas, gdzieś tam po rowach, po... No, ale przyzna pan, że to jest trudny moment, kiedy bombardowane są szpitale dziecięce w Kijowie. Proszę pana, szpitale dziecięce w Kijowie, może to bardzo ostro zabrzmi, ale proszę pamiętać, że przynajmniej byłem artystą i gdzieś tam te resztki tej wrażliwości zostały. Wie pan, może to jest, dopóki się człowiek nie wyspowiada z grzechu śmiertelnego, a takim jest na pewno ludobójstwo na Wołyniu, do tego momentu trzeba mieć świadomość, że karma może wrócić. Jak mi ktoś porównuje Buczę, z całym szacunkiem dla ofiar, dla tych tysięcy Polaków, dzieci, kobiet, pomordowanych, ciętych piłami i rąbanych siekierami i mówię, a tutaj u nas zginęło, tej, jak mi ktoś się do rzezi wołyńskiej, to wie pan, jestem oburzony, mówiąc delikatnie. Paweł Kukiz, poseł, lider Kukiz 15, Demokracja.